Po raz pierwszy w historii nocny Wrocław Półmaraton dołączy do korony półmaratonów Polski. W podobnym zestawieniu dla maratonów wrocławski bieg na królewskim dystansie znajdzie się już po raz kolejny. Jeżeli chodzi o półmaraton, w 2015 roku wrocławski półmaraton był najbardziej rozpoznawalnym biegiem w Polsce, co nas bardzo cieszy. We wszystkich ankietach oraz we wszystkich plebiscytach zostaliśmy uznani za najbardziej rozpoznawalny bieg w Polsce. Nas oczywiście bardzo cieszy. Udało się na mecie uzyskać 7 tysięcy osób, jeżeli chodzi o półmaraton. To daje nam tak naprawdę trzecie miejsce pod względem największych biegów półmaratońskich w Polsce. Z tego się oczywiście bardzo cieszymy. Dodatkowo zarówno w półmaratonie i maratonie zostaną po raz drugi wprowadzone dodatkowe klasyfikacje. Uczestnicy i uczestniczki, którzy zajmą jedno z czołowych 5 miejsc, mogą spodziewać się dodatkowych nagród finansowych. Osobno sklasyfikowani będą również organizatorzy imprez biegowych i dziennikarze sportowi. Biegowi towarzyszyć będzie unikatowy projekt nawiązujący do Europejskiej Stolicy Kultury. Zgodnie z pomysłem dyrekcji wrocławskiego półmaratonu ubogacimy, czy też dodamy do animuszu śpiewakom poprzez akcenty muzyczne i będą to w około 10 punktach we Wrocławiu ustawieni muzycy klasyczni, zespoły kameralne, które będą grały muzykę i na instrumentach smyczkowych, i na dętych, i na perkusyjnych, i na łączonej też oczywiście łączonej obsadzie. I będziemy grali taką muzykę, która z jednej strony pomoże naszym śpiewakom w biegu, a z drugiej strony doda pewnych wrażeń estetycznych, które w połączeniu z piękną, oświetloną architekturą Wrocławia na pewno wzmoże to produkcję endorfin wśród naszych biegaczy, a to przecież jest bardzo ważne. Już od przyszłorocznego półmaratonu biegacze będą mogli skompletować jeszcze większe trofea. Tym razem aż 4 medale będą elementami całości. Za ukończenie półmaratonu i maratonu sportowcy otrzymają charakterystyczne figury przestrzenne związane ze stolicą Dolnego Śląska. Po przebiegnięciu obu wrocławskich biegów, także w 2017 roku, uczestnicy otrzymają pamiątkową paterę z zarysem Wrocławia z miejscami przeznaczonymi na przestrzenne medale. Do tego wszystkiego chcemy pokazać, jak pięknym miastem jest Wrocław, jak jest pięknie oświetlony, a więc dodatkowe iluminacje. I to z programem Piwo oraz z różnymi innymi naszymi partnerami chcemy pokazać, oświetlić Wrocław, wrocławskie mosty w taki sposób, ażeby ta magiczna noc 18 czerwca była niezapomniana i która spowoduje, iż może już w 2017 roku na wrocławski półmaraton przyjedzie ponad 10 tysięcy osób. Natomiast maraton, który rozpoczyna się we Wrocławiu już po raz 34, 11 września, po raz 8 każdy chętny otrzyma szansę, by pod okiem profesjonalistów przygotować się do startu w biegu na królewskim dystansie. Kolejna edycja programu I Ty Możesz Zostać Maratończykiem rusza już 27 lutego. Otwarcie odbędzie się przy okazji biegu City Trail w Lasku Osobowickim. Chętni mogą wystartować w zawodach, a na podstawie ich wyniku zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej grupy w ramach przygotowań. Do programu można będzie zapisać się już na początku lutego drogą internetową lub dołączyć w trakcie trwania przygotowań.